Cześć. Dzisiejszy odcinek będzie dość wyjątkowy, a na pewno inny niż te, które pojawiały się dotychczas na moim kanale. A to dlatego, bo w tym podcaście poruszę nie jedną, a dwie sprawy. Czasami znajduję historie, do których nie ma zbyt wiele dostępnych źródeł, ale są na tyle ciekawe, że szkoda, abyście o nich nie usłyszeli. Jedna sprawa, choć wydarzyła się już kilka lat temu, to w ostatnim czasie znowu wróciła na pierwsze strony gazet, a to ze względu na wyrok Sądu Najwyższego, który zapadł w marcu tego roku. Wyrok ten komentował nawet były polski premier. Myślę, że gdy przedstawię wam tę historię, będziecie tak samo zaskoczeni jak ja i z pewnością będą targały wami spore emocje, bo sprawa nie jest dość jednoznaczna. Druga historia to sprawa rodziny z Katowic, samotnej matki opiekującej się niepełnosprawną córką. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek będzie dla was ciekawy i proszę napiszcie w komentarzu, co sądzicie o obu sprawach. Będę wdzięczna za każdy odzew i za łapkę w górę, bo to pomoże mi w dotarciu do jeszcze większej ilości słuchaczy, co przyczyni się do rozwoju mojego kanału. Zapraszam was serdecznie do odsłuchania dzisiejszego odcinka. Pierwsza historia. Aby przedstawić wam pierwszą historię, muszę zabrać was do Wierzchowisk Pierwszych w województwie lubelskim. To właśnie tutaj, 25 kwietnia 2019 roku, jadący na pole rolnik w okolice lasu natknął się na nietypowy pakunek. Gdy go otworzył, zobaczył zawinięty w dywan zmasakrowane ludzkie zwłoki. Oprócz ran ciętych na głowie i szyi, ofiara pozbawiona była również stóp. Wstrząśnięty rolnik natychmiast zawiadomił policję, tym bardziej, że doskonale wiedział, kim jest zmarły. Był to jeden z mieszkańców wsi, 36-letni Daniel S. Ujęcie podejrzanych o popełnienie zbrodni nie trwało długo. Policja szybko namierzyła osoby, z którymi ofiara często spotykała się i piła alkohol. Do aresztu trafił 31-letni Stanisław K. oraz dwójka kochanków, 29-letnia Justyna K. i 51-letni Krzysztof L. Para mieszkała razem w domu, który kupili kilka lat wcześniej. Na kobietę mówiono artystka, bo lubiła oryginalne fryzury i ubrania. Jej partner to były policjant już na emeryturze. Dla młodszej o 20 lat kobiety zostawił swoją rodzinę. Związek z Justyną wyraźnie go zmienił. Próbował dorównać swojej wybrance i usiłował grać młodszego niż był w rzeczywistości. Nosił modne rurki, obcisłe koszulki. Sąsiedzi śmiali się z Krzysztofa, ale nikt nigdy mu nic nie mówił. Był bardzo zazdrosny o swoją kobietę, zwłaszcza po alkoholu, i potrafił wyrywać się do bójki. Para nie była lubiana przez innych mieszkańców, bo byli agresywni i nadużywali alkoholu, awanturując się na każdym kroku. Dlatego, gdy zatrzymano kochanków, mieszkańcy Wierzchowisk myśleli, że poszło o sprawy sercowe i Daniel zginął z rąk zazdrosnego o Justynę Krzysztofa. Prawda okazała się być jednak o wiele bardziej skomplikowana i przerażająca. Już podczas pierwszych przesłuchań śledczy poznali okoliczności śmierci 36-latka. Brutalną prawdę wyznał Krzysztof, który, by chronić siebie, zapomniał o miłości i obciążył swoją ukochaną. Opowiedział policjantom historię, która była wyjątkowo brutalna. Podczas ostatniej libacji alkoholowej zamordowany Daniel miał wyjawić pewną tajemnicę skrywaną przez prawie 3 lata. Przyznał się do tego, że to on stoi za kradzieżą i zamordowaniem ukochanego psa należącego do Justyny. Kobieta wpadła w szał. Znana była z tego, że kocha zwierzęta i aktywnie działa na rzecz ich dobra. Była w technikum weterynaryjnym i należała do fundacji Animals, pierwszej polskiej fundacji przeciwdziałającej znęcaniu się nad zwierzętami. 36-latek nie szczędził szczegółów. Dokładnie opowiedział, jak potraktował Denisa, ukochanego psa artystki. Mężczyzna miał zabić zwierzę, następnie je oskurować, przetopić na smalec,
który chciał później sprzedać na targu jako zdrowotny łój z borsuka. Dla Justyny to było za dużo. Nie wytrzymała. Mężczyzna nie miał szans, by się wytłumaczyć. Kobieta rzuciła się na niego i zadała mu liczne ciosy naostrzoną siekierą. Głównie padały one w okolice twarzy i szyi. Mężczyzna zmarł na skutek zachłyśnięcia się krwią i wykrwawienia. W pozbyciu się zwłok Justynie pomagał Krzysztof, który nie był świadkiem mordowania przez swoją kobietę Daniela, gdyż zasnął zmożony alkoholem. Dopiero następnego dnia dowiedział się, co się stało. Wiedział, że musi pomóc swojej ukochanej. Początkowo próbowali spalić zwłoki za stodołą, ale po rozpaleniu ogniska rozmyślili się i zdecydowali, że rozczłonkują ciało ofiary przy pomocy piły spalinowej. Zawinęli ciało ofiary w dywan, a następnie załadowali na przyczepkę i wywieźli ciągnikiem. Na miejscu bezskutecznie próbowali siekierami odrąbać zmarłemu głowę, ale ostatecznie udało im się przy pomocy piły spalinowej odciąć tylko stopy. Porzucili zwłoki i wrócili do domu. Kobieta przyznała się do popełnionego czynu swoim rodzicom, prosząc ich o pomoc. Niestety nie zdążyli w jakikolwiek sposób ją uratować, bo jeszcze tego samego dnia wieczorem zatrzymała ją policja. Justynie K. postawiono zarzuty zabójstwa, udziału w pobiciu w sierpniu 2016 roku, pozbawienia człowieka wolności i znieważenia zwłok. Krzysztofowi Eł zarzucono znieważenie zwłok. Stanisław K. usłyszał zarzut składania fałszywych zeznań. Kobieta od samego początku nie przyznawała się do zamordowania Daniela. Nie miała też żadnych wyrzutów sumienia. Niestety nie znalazłam informacji na temat pobicia z sierpnia 2016 roku. 24 maja 2021 roku Sąd Okręgowy w Zamościu skazał Justynę K. za zabójstwo, sprofanowanie zwłok i udział w pobiciu na 25 lat więzienia. Stanisława K. sąd skazał na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Natomiast sprawa Krzysztofa Eł została wyłączona do odrębnego postępowania przed Sądem Rejonowym w Janowie Lubelskim, który skazał go później na 4 lata więzienia. Biegli badający sprawę uznali, że, cytuję z Dziennika Wschodniego, Justyna K. dopuściła się zbrodni z przyczyn emocjonalnych, ale swoje zachowanie mogła kontrolować. Dodali, że ma ponadprzeciętny iloraz inteligencji. Od wyroku 25 lat więzienia dla Justyny odwołał się zarówno prokurator, jak i jej obrońca. Prokuratura walczyła o dożywocie, a mecenas kobiety próbował złagodzić karę, tłumacząc, że Justyna K. działała w afekcie. Wskazywał m.in. na opinię biegłych, którzy uznali, że kobieta dopuściła się zbrodni z przyczyn emocjonalnych. Kobietę podczas procesu wspierała matka. Zdenerwowana przychodziła na każdą rozprawę. W rozmowie z dziennikarzami twierdziła, że musi walczyć o swoje dziecko. Wie, że jej córka zbłądziła, ale dodaje, że każdemu to się zdarza, bo nieomylny jest tylko Bóg. W rozmowie z Dziennikiem Wschodnim podkreśliła, że ma świadomość, że jej dziecko w jakimś stopniu przyczyniło się do zbrodni, ale uważa, że nie była ona jedynym sprawcą. Kobieta wysuwa również tezę, że być może jej córka została wrobiona. Zacytuję teraz fragment z artykułu Dziennika Wschodniego. Oni w domu często organizowali imprezy. Być może moja córka nagrywała jakieś rozmowy, być może coś usłyszała. Ona bardzo angażowała się w obronę zwierząt, a w tamtej okolicy ludzie zabijali psy, robiąc z nich smalec i sprzedawali go jako smalec z borsuka. Kupowało go bardzo wiele osób. Ale przyznaję, że żadnych dowodów na to nie ma. Takie tylko przypuszczenia matki, która zna swoje dziecko. Wie, że nie odebrałoby nikomu życia i jak bardzo kochało zwierzęta. Moja córka na pewno nikogo nie zabiła. Być może widziała za dużo i przeszkadzała, dlatego została usunięta. Jak jeżdżę na widzenia, to najczęściej płaczemy. Ona jest w złym stanie. W areszcie pracuje. 3 razy dziennie posiłki rozwozi i to ją trzyma przy życiu. Nie siedzi i nie myśli, opowiada matka. To jest moje jedyne dziecko. Mam tylko ją. To jest mój sens, mój cel, moja miłość, moje życie. Chciałabym zamienić się z nią rolami albo cofnąć się w czasie. Rok później odbyła się rozprawa apelacyjna. Trwała od 28 października 2022 roku do 9 listopada tego samego roku. Sąd apelacyjny w Lublinie zdecydował się zmniejszyć wcześniejszy wyrok z 25 lat więzienia na 16 lat pozbawienia wolności. Justyna K.
o wcześniejsze przedterminowe zwolnienie, może ubiegać się po 12 latach. Sędzia prowadząca rozprawę uzasadniła swoją decyzję, twierdząc, że, cytuję, kara 25 lat pozbawienia wolności jest rażąco niewspółmiernie surową. Nie sposób pomijać, że oskarżona jest osobą niekaraną. Dla tak młodej osoby kara 25 lat więzienia byłaby karą eliminacyjną. Kara łączna 16 lat więzienia będzie wystarczająca dla zakończenia procesów resocjalizacyjnych i adekwatna do wszystkich okoliczności. Matka Justyny nie kryła emocji po ogłoszeniu wyroku. Była przygotowana na najgorsze. Podczas rozprawy wyszło na jaw, że matka kobiety, pomimo tego, że wcześniej mówiła dziennikarzom, że nie wierzy w to, że jej córka mogła zabić, doskonale wiedziała o dokonanej przez Justynę zbrodni, ponieważ córka bezpośrednio po dzwoniła do niej i opisała wszystko ze szczegółami. Na pytanie dziennikarza, czy to prawda, kobieta przyznała, że tak, ale ona i tak nie wierzy, że jej córka jest morderczynią. Pełnomocnik Justyny nie dawał za wygraną. Wniósł kasację do Sądu Najwyższego. Kasacja dotyczyła przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sądowi apelacyjnemu. Po raz kolejny powoływał się na morderstwo w afekcie. Przekonywał również, że popełniono błędy w ocenie dowodów. Mecenas tłumaczył podczas rozprawy przed Sądem Najwyższym, że jego klientka działała pod wpływem niezmiernie silnych emocji, nad którymi nie mogła zapanować. Dodaje, że nawet biegli, którzy ją badali, choć nie było to przedmiotem zapytania, wskazali na tę ciekawą cechę jej osobowości, że jest w stanie całkowicie się zaangażować w obronę czegoś bliskiego jej sercu, a ten psiak był jej bliski. Sąd Najwyższy nie poparł tej argumentacji. 7 marca 2024 roku wydał decyzję o oddaleniu kasacji. Stwierdził, że zabicie psa przez pokrzywdzonego nie jest usprawiedliwieniem dla morderstwa. W dodatku nie może przyjąć tezy o afekcie oskarżonej, gdyż przeciwko temu świadczy to, że Justyna szukała pomocy u rodziców, przyznała im się do popełnienia morderstwa, a później usiłowała ukryć zwłoki. Miała działać w sposób bardzo zorganizowany. Sędzia Sądu Najwyższego nie przychyliła się do wniosku prokuratora, który żądał dożywocia dla Justyny. Sędzia stwierdziła, że nie ma podstaw do orzekania takiej kary. Wyrok w tej sprawie wywołał lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Swoją opinię wyraził również były premier Leszek Miller, który wyraził dość odważną opinię, że liczy na ułaskawienie Justyny przez prezydenta. Jest to sprawa na tyle interesująca, że budzi wiele emocji. Co ciekawe, wielu komentujących broni kobiety, twierdząc, że słusznie sama wymierzyła sprawiedliwość. Jedną z komentujących jest Joanna Grabarczyk, dziennikarka rządowego Polska Press, która napisała na swoim Twitterze: nie żal tego zamordowanego kolesia, co zabił psa. Mam poczucie, że spotkała go sprawiedliwość. Co do dziewczyny, która sama wymierzyła sprawiedliwość za zabicie, w jej odczuciu członka rodziny. Szkoda tylko, że dała się złapać. Jestem ciekawa waszej opinii. Podzielcie się nią ze mną w komentarzach pod filmem. A teraz zapraszam was do wysłuchania drugiej historii, którą dla was przygotowałam. Każdy dzień Bożeny i Magdy zaczynał się praktycznie tak samo. Bożena budzi swoją córkę, karmi ją, starannie upina w kucyk jej piękne, długie blond włosy i ubiera w czyste, pachnące ubrania. Zawsze powtarza Magdzie, że jak cię widzą, tak cię piszą. Sama Bożena również jest kobietą bardzo zadbaną. Nie wyjdzie z domu bez ułożonych włosów i bez pomalowanych ust. Tak przygotowane matka z córką są już gotowe, by wyjść na spacer. Bożena na jedno ramię zarzuca torbę, do której ma zamiar schować zakupy, jakie zrobi po drodze, a drugie ramię jest zarezerwowane dla córki. Magda jest dzieckiem wyjątkowym, choć może nie powinna mówić dzieckiem, bo ma już 31 lat. Urodziła się z porażeniem mózgowym. Od małego potrzebuje stałej pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Bożena całkowicie podporządkowała całe swoje życie córce. Kiedyś miała więcej czasu dla siebie, bo gdy Magda była młodsza, to po córkę przyjeżdżał bus z ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego imienia dr Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej na katowickim Giszowcu. Bożena mogła wtedy, gdy córki nie było, posprzątać mieszkanie, coś ugotować, choć przez chwilę pobyć sama. Mogła odpocząć, coś przeczytać,
lub zwyczajnie się położyć i nic nie robić. Jednak w ośrodku mogą przebywać osoby tylko do 25 roku życia, więc od 6 lat kobiety przebywały ze sobą 24 godziny na dobę. Spędzały czas głównie w domu, nie miały za co gdzieś wyjechać. Magda nie miała nawet swojego wózka, matka musiała sama ją dźwigać. Bożena ledwo wiązała koniec z końcem, choć nigdy nie zalegała z czynszem i podstawowe rachunki zawsze miała opłacone. Za ich dwa pokoje z kuchnią płaciła prawie 780 zł czynszu. Do tego dochodził gaz i prąd. Ich źródłem dochodu była renta wypłacona Magdzie po zmarłym ojcu w wysokości 1600 zł, a Bożena otrzymywała zasiłek opiekuńczy na córkę. Miała nawet pomysł, by sprzedać swoje mieszkanie. Miało prawie 50 metrów i było w cenie, więc gdyby przeprowadziły się do mniejszej kawalerki, mogłyby jeszcze trochę na nim zarobić i mieć na bieżące wydatki trochę wolnych środków. Jednak po rozmowie z sąsiadką, która odradziła jej ten pomysł ze względu na brak centralnego ogrzewania w nowym mieszkaniu, Bożena rozmyśliła się. Tym łatwiej było jej porzucić pomysł o przeprowadzce, bo kobieta po prostu lubiła mieszkać na Sadybie. Miała miłych sąsiadów, był blisko las. Lubiła swoich sąsiadów, choć nie chciała się za bardzo z nimi przyjaźnić, bo musiałaby zapraszać ich na kawę, a nie chciała siedzieć z nimi przy pustym stole. Nie stać jej było na ciasto czy inne smakołyki. Samego mieszkania nie musiała się wstydzić. Miała zawsze posprzątane, codziennie szorowała podłogę. Jedyni goście, którzy odwiedzali Bożenę i Magdę, to rodzeństwo kobiety. Miała ich czwórkę. Przy nich nie musiała krępować się brakiem ciasta. Wiedzieli, że ich siostrze jest ciężko, ale i tak rzadko ją odwiedzali. Ze wszystkim Bożena musiała radzić sobie sama. Nawet wyjście na zwykły spacer było szczegółowo zaplanowane. Każdy kolejny krok. Od momentu wyjścia z mieszkania musiały powoli pokonać schody, guśtykając tak, by Magda nie zrobiła sobie krzywdy. W międzyczasie Bożena znajduje chwilę, by rzucić okiem na skrzynkę na listy. Gdy jest coś w środku, musi oprzeć córkę przed klatką na murku, by po chwili wrócić i wyjąć korespondencję. Na szczęście rzadko się to zdarza, bo skrzynka zazwyczaj jest pusta. Ten dzień miały spędzić wyjątkowo. Bożena stwierdziła, że zrobią sobie święto i pójdą razem na lody. W tym celu powoli zmierzały w stronę przystanku autobusowego. Mieszkają na osiedlu Sadyba na południu Katowic. Zdecydowały, że zjedzą lody w centrum handlowym w Mikołowie. Nie mają samochodu, ale to nie problem, bo pogoda była na tyle piękna, że spacer był samą przyjemnością. Zresztą nigdzie im się nie spieszyło. W drodze powrotnej spotkały ich sąsiadkę. Ta zapytała się o to, kiedy zostaną wymienione u nich w mieszkaniu okna. Bożena uśmiechnęła się, choć tak naprawdę wolałaby zapaść się pod ziemię. Ich mieszkanie znajdowało się w nowoczesnym bloku, na bieżąco remontowanym i unowocześnionym. Osiedle z roku na rok piękniało. Było coraz więcej zieleni, pojawiały się przeszklenia, stawiano latarenki. Bożena cieszyła się, że jej okolica tak się zmienia, ale sama nie miała pieniędzy na wymianę okien. Taki sam wstyd czuła, gdy odwiedził ją prezes spółdzielni mieszkaniowej Sadyba. Jedna z jego pracownic powiedziała mu, że wszyscy lokatorzy już zapłacili za okna, poza jedną mieszkanką, Bożeną. Zawstydzona kobieta przyznała się wprost, że jej sytuacja finansowa nie pozwala na tak duży wydatek. Prezes okazał jej wsparcie i obiecał, że coś wymyśli. Jeszcze tego samego dnia po powrocie do biura chwycił za telefon i zadzwonił do producenta okien. Opowiedział mu dokładnie o sytuacji, w jakiej znajduje się jedna z jego lokatorek. Prezes dokładnie znał Bożenę, bo gdy Magda była jeszcze mała, to kobieta dorabiała u niego w spółdzielni sprzątając. Zdarzało się, że zabierała do pracy córkę, bo nie miała jej z kim zostawić. Producentowi okien nie trzeba było więcej mówić ani go namawiać. Z miejsca obiecał, że zafunduje okna. Bożena nie mogła w to uwierzyć. Nigdy w życiu nikt nie dał jej nic za darmo. Choć raz jej brat pomógł przy wykupie na preferencyjnych warunkach zakładowego mieszkania. Kobieta nie wiedziała, jak dziękować prezesowi, który się za nią wstawił. To już drugi raz, kiedy mężczyzna pomógł rodzinie. Za pierwszym razem znalazł mieszkanie dla męża Bożeny, który nie potrafił zaakceptować tego, że jego córka jest chora. Cieszył się, gdy Magda przyszła na świat, ale z każdym kolejnym rokiem coraz ciężej było mu zaakceptować, że jego dziecko jest chore.
nie taką córkę sobie wymarzył. Nie pomogły tłumaczenia Bożeny, że mała jest niczemu winna, że jest taka sama jak inne dzieci, tylko potrzebuje więcej uwagi i cierpliwości. Sąsiedzi małżeństwa nie raz byli świadkami ich awantur. Magda, słysząc kłótnie rodziców, stawała się nerwowa. Para ostatecznie zdecydowała się na rozstanie, choć mąż postawił warunek, żona miała załatwić mu inne mieszkanie. Prezes spółdzielni stanął na wysokości zadania i znalazł mężczyźnie inne lokum. Od momentu wyprowadzki ani Madzia, ani Bożena już go więcej nie widziały. Później okazało się, że jej mąż zmarł. 27 maja Bożena z Magdą wybrały się do kościoła. Droga jak zwykle taka sama. Powolne kuśtykanie na przystanek. W panewnickiej bazylice spotykają sąsiadów. Bożena wita się z nimi, krótko rozmawia. To ostatni raz, gdy sąsiedzi widzą Bożenę i Magdę. Ponad tydzień później na klatce bloku, w którym mieszkały kobiety, robi się poruszenie. Sąsiedzi wyczuwają smród. Jest coraz bardziej uciążliwy. Szybko znajdują jego źródło. Okazuje się, że dochodzi on z mieszkania Bożeny i Magdy. Sąsiedzi zbierają się na podwórku. Pytają siebie nawzajem, kto ostatni raz i kiedy widział kobiety. Jedna z sąsiadek mówi, że dokładnie tydzień temu widziała, jak szły do kościoła. Kolejna lokatorka bloku wyciąga komórkę i dzwoni na policję i straż. Strażacy na miejscu się nie patyczkują. Wchodzą do mieszkania przez okno, jednak nie jest to takie proste, bo smród cofa ich na zewnątrz. To charakterystyczny trupi jad. Każą natychmiast wezwać prokuratora. Gdy wchodzą do mieszkania, natykają się na ciało Magdy, które leży na podłodze. Wokół niej są ślady wymiocin. Bożenę znajdują w łazience. Powiesiła się. Przybyły na miejsce technik kryminalistyczny, sprawdza drzwi i okna. Nie ma żadnych śladów włamania. Dodatkowo drzwi były zamknięte od środka. Panujący w mieszkaniu porządek również nie świadczy o tym, że ktoś wtarnął do mieszkania siłą i pozbawił życia kobiety. Na stole leży list pożegnalny sporządzony przez Bożenę. Kobieta dokładnie opisuje w nim, dlaczego uśmierciła zarówno siebie, jak i swoją córkę. Okazuje się, że Bożena nie dawała już rady, że miała długi. Nie była w stanie ich spłacać, a musiała z córką jeszcze za coś żyć. Obok listu znajdowały się dokumenty potwierdzające zaciągnięte pożyczki. Dodatkowo w liście pożegnalnym Bożena nie prosi, aby ktoś zaopiekował się Magdą. To potwierdza teorię, że przed samobójstwem musiała być pewna, iż córka nie żyje. Dla prokuratora jest już jasne, że ma do czynienia z samobójstwem rozszerzonym. Bożena zabiła córkę, a następnie siebie. Choć jest jedna rzecz, która nie pasuje do tego scenariusza. Zwłoki matki były już w stanie postępującego rozkładu, natomiast na ciele Magdy dopiero rozpoczęły się procesy gnilne. Zostaje zlecona sekcja zwłok. Lekarze z Zakładu Medycyny Sądowej potwierdzają, że Bożena popełniła samobójstwo. Sekcja zwłok nie wykazała na ciałach żadnych obrażeń. Zgon Bożeny miał nastąpić 8-9 dni przed znalezieniem ciała. W przypadku Magdy sprawa jest dość zagadkowa. Nie dało się ustalić mechanizmu śmierci. W jej przełyku znajdowały się ślady wymiocin. Zgon miał nastąpić dzień lub dwa przed wejściem strażaków do domu, co oznacza, że jej agonia musiała być przedłużona. Zostały zlecone badania toksykologiczne, by stwierdzić, czy Bożena podała córce leki czy inne substancje chemiczne. Prokuratura zakłada dwie wersje wydarzeń. Pierwsza mówi, że matka podała córce dużą dawkę silnych leków i myśląc, że córka już nie żyje, popełniła samobójstwo. Dawka leków okazała się być jednak zbyt mała i Magda obudziła się, zwymiotowała i przez to, że nie była samodzielna, nie była w stanie wezwać pomocy i umierała przez kilka dni. Druga wersja wydarzeń zakłada, że Bożena powiesiła się, zostawiając swoją córkę na pastwę losu. Jest to jednak wersja mało prawdopodobna, ponieważ kobieta była bardzo zżyta z córką i nigdy nie zostawiłaby jej na pewną śmierć. Sąsiedzi również nie wierzą w tą wersję. Bożena z Magdą były zawsze razem, jak popuszki nierozłączki. Nie mogły bez siebie żyć. Kiedy jedna umarła, musiała umrzeć i druga. Kilka dni później do mieszkania kobiet przyjechała specjalistyczna ekipa sprzątająca.
Przyjechał również jeden z braci Bożeny, ale nie chciał z nikim rozmawiać. Mówił, że jest w żałobie. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Przepraszam za tak długą obsuwę od ostatniego odcinka, ale mam nadzieję, że to ulegnie poprawie. Słyszymy się w następnym odcinku. Do usłyszenia i uważajcie na siebie. Thank you.